Zadania za dotychczasową współpracę, która przyczyniła się do zwiększenia porządku publicznego i tego Panie Radny, bardzo proszę. Wieloletnia współpraca z Państwem dawała mi mnóstwo satysfakcji oraz zadowolenia, przynosząc jednocześnie spore zawodowe doświadczenie. Dzisiaj, w momencie zakończenia mojej pracy na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, z całego serca pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować. Dziękuję za tą współpracę, za wsparcie materialne kierowanej przeze mnie jednostki, za okazaną życzliwość, cierpliwość oraz... Tutaj rozmawialiśmy na temat żłobka, że może kiedyś by się w naszej dzielnicy przydał żłobek. I no tak, jeden jest, ale to jest za mało. I postanowiłem sprawdzić ten temat. No różnie, nie wiadomo jak tutaj Rada Miasta postąpi ze szkołami, nie wiadomo czy zostanie jakieś miejsce, gdzie można by to zrobić. W każdym razie jest dopłata, dość duża dopłata z ministerstwa. Przy ewentualnych likwidacjach szkół, jeżeli ktoś będzie niezależny od nas, można było wtedy spróbować w to miejsce jakby pomyśleć o żłobku. No od tego się zaczęło. Ale przebudowa szkoły do żłobka to jest praktycznie do pana radnego Buczkowskiego, który ma dobre pomysły, to trzeba je realizować. I mówiąc o współfinansowaniu edukacji, mówiąc o tym, że można to sfinansować z radni, czy z... A nie tylko strażnikiem wykonywania tych dekologowych przykazań pójść. To jest taka moja refleksja. Nie będę tutaj jakby spróbował się nad panem odgrywać, bo to nie taka jest moja rola, ale zostańmy w naszych, że tak powiem, relacjach pan radny i pan radny. To może jeszcze. Dobrze, to może ja nie chciałbym odwrócić teraz. A bardzo proszę. Panie przewodniczący, no więc dało to, co tam żeśmy powiedzieli, bo zmienił pan swoje zdanie i... Proszę nie przypisywać rzeczy, które nie mają miejsca, bo to, co pan powiedział po spotkaniu, był efekt taki, że nawet pan przewodniczący Rady Rodziców, czy ten człowiek, który tutaj prowadził spotkanie, miał niesmak, bo zrobił się politycznie, a miał być merytorycznie. I radni, którzy byli obecni, wydaje mi się, że mają swoje zdanie na ten temat, jak to w którą stronę się rozwinęło. Ale nie wracam do tego, bo uważam, że stało się, uczymy się, tak jak powiedziałem, nie zamierzam się nad panu odgrywać, bo uważam, że to nie poprzeć. Ale po co mnie pan to? Nie wie pan o co. Pan na mnie odgrywa. Ja muszę, proszę bardzo, proszę bardzo, pani radna. Ja nie chciałam poruszać tego tematu, ale skoro został wywołany, to ja chciałam powiedzieć, poprosić i to nie znaczy personalnie, tak? Zarówno do radnego Buczkowskiego, jak i do pana przewodniczącego. Bo wyszło, że pan przewodniczący odebrał to jako przede wszystkim po panu przewodniczącym. A moim zdaniem ośmieszyliśmy się, słuchajcie, po tamtych ludzi. No to tak. Tak, dlatego że ja rozumiem, że my się tutaj nie zgadzamy, tak? Ale no nie wiem, obrazowo najprościej, nie wiem, czy to się nagrywa, jak się nagrywa, to trudno, ale myślę, że obrazami najprościej. To nie wiem, to jakby się małżeństwo ze sobą nie mogło dogadać i okej, okay, i niech oni tam próbują tak i siak się dogadać. Wiem, że jeśli oni przed ludźmi zaczynają na siebie pluć, to ośmiesza ich oboje i ośmiesza całą tą rodzinę. I słuchajcie, my chcemy czy nie chcemy na te 4 lata, musimy próbować się ze sobą dogadać. I ja rozumiem, że się nie dogadujemy tutaj, bo to jest normalne i naturalne. Ale jeśli my publicznie na siebie plujemy, bo tak to wyglądało, tak? Jeden wyszedł na pluł na drugiego, drugi w emocjach poleciał się bronić i też nie na temat tego, co tam miało być, tylko zaczynacie się szarpać między sobą, przed ludźmi, to róbcie to jako Andrzej Buczkowski i Sławek Góra, a nie jako członkowie tej rady, bo tym sposobem ośmieszacie nas wszystkich. Pani radna. Tak, ja chciałam tu dwie kwestie poruszyć. Po pierwsze, słuchajcie, to dzisiejsze głosowanie i ta sesja nadzwyczajna i głosowanie o przeciw likwidacji przede wszystkim szkoły 104, to nie jest efekt jakiejś tam waszej burzy czy pana Buczkowskiego, tylko efekt wielu spotkań z przedstawicielami szkoły 104, którzy krok po kroku zaczęli w ogóle oni czuć, że muszą pracować i że muszą coś robić z tą szkołą, no bo na początku ta rozmowa w ogóle absolutnie nawet mi nie dawała powodów do tego, żeby ratować, bo oni po prostu nie widzieli u siebie na początku, co mają zrobić, jak mają zmienić, atakowali tylko innych. I to nie tamto spotkanie, tylko efekt wielu, wielu, wielu kolejnych jest taki, że dzisiejsza była właśnie taka, a nie inna sesja, nawet zwołana w trybie nadzwyczajnym i te uchwały. To jest pierwsze, co chciałam powiedzieć, bo nie wszyscy są z Komisji Edukacji, nie wszyscy byli na tych spotkaniach i nie wszyscy wiedzą, jak to było, prawda, po kolei. I
I drugie też chciałam powiedzieć, bo nie wszyscy byli wtedy na tym spotkaniu z panią prezydent Okońską i nie wiedzą, jak to było. Ale słowa pana Andrzeja Włóczkowskiego, naszego radnego, który wyskoczył w ogóle moim zdaniem nie w 5, nie w 9 i obraził pana przewodniczącego bardzo, bo w ogóle to nie była prawda, bo już najpierw powiedział, że ja może panie Andrzeju pozwolę to, co ja zapamiętałam, a nagrania są. Powiem, bo nie wszyscy byli. Pan Andrzej. No właśnie. A są dwa misje, jakby subiektywne zdanie. No dobra, ale nie moje zdanie. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jak było powiedziane. Pan radny powiedział. Ale jeśli nie wie pan, co chce pani powiedzieć. Pan radny powiedział, że pieniądze byłyby na szkoły, gdyby na przykład pan przewodniczący Sławomir Góra oddał swoją wiertę w wysokości, to już nie przytoczę ile, bo nie wiem, bo nie pamiętam nawet, a nawet nie wiem. Bo mam 3,5, tylko 2,600. No a ja nie pamiętam, jak tu padła kwota, bo i nawet nie wiem, jaka jest ta dieta. Słuchajcie dalej, i powiedział za 4 dni pracy w miesiącu. To jest taka nieprawda, bo nie 4 dni i wszyscy o tym wiemy, ile pan przewodniczący pracuje. I dla mnie to jest pomówienie. I ja powiem wam, wstydziłam się tego Agnieszka, że jestem w grupie radnych, którzy takie coś, ale z drugiej strony nie zgadzam się, żebyśmy pozwolili jako radni, żeby człowiek po człowieku tak jeździł. Ja się na to nie zgadzam i po prostu nie wiem jeszcze, jak to rozwiązać, ale powiem wam, naprawdę wstydzę się za to, że jestem w takim zespole i nie zgadzam się, żeby człowiek po człowieku tak mógł jeździć i nieprawdę mówić. Tu do pana radnego, zawiódł mnie pan tak totalnie, że ja już po prostu nie wiem, co mam powiedzieć, nie będę więcej mówiła, ale żałuję, że nie byliście i nie słyszeliście. Jak można skrzywdzić człowieka? Ja teraz chciałam zabrać głos. Przepraszam, na mocę pani, pan chciałbym mocem powiedzieć. Pani radna, to jest nieprawda, że nie pomogło, bo ja już na drugi dzień, proszę panią, wiedziałem, że pani Okońska się wycofa z tego i to miałem informację z Urzędu Miasta. Zresztą pan przewodniczący Szewczyk tak samo powiedział. Ja myślę, że tak, myślę, że nie wycofała. Pan radny, otóż to, po tym właśnie, po tym zebraniu na drugi dzień już to wiedziałem. Także i to właśnie jest od ludzi, że tak powiem, z rządzących, od prezydenta. Także proszę w ten sposób nie mówić, że nie pomogły. I chodziło o to, żeby pomogła. Natomiast ja powiedziałem tylko tyle, że jeżeli na przykład szukamy oszczędności, szukamy pieniędzy, poszukajmy wśród radnych. Wśród radnych, wtedy powiedziałem, że wśród radnych, posłów też, ale wśród radnych, najbliżej, bo tu jesteśmy, że jeśli by nie wypłacono tyle radnym, nie tylko mówimy o panu przewodniczącym, ale generalnie o przewodniczących, proszę panią, to by miasto zaoszczędziło. To by miasto zaoszczędziło, bo nie ma żadnego uzasadnionego powodu, żeby przewodniczący wszystkich dzielnic mieli dietę w wysokości 2000 zł. Nie ma uzasadnienia dla mnie żadnego, najmniejszego. A zastępca miał powiedzmy 1300. Też nie ma dla mnie to najmniejszego uzasadnienia. Najmniejszego, proszę pani. I tyle. I to chciałem powiedzieć, to powiedziałem. I tutaj, proszę bardzo, pani. Być może, nie wiem, pani Okońska, proszę pani, ale na pewno nie powiedzi radnego Buczkowskiego, na którą zareagowała. To jest pani zdanie. Nie, bo popadły tam słowa. Ale panowie, czy panowie się tu przyszli kusić, czy rozmawiać? Swoje sprawy załatwcie u siebie. To są słowa, które padły z ust pani Okońska. I teraz ja się tylko odniosę do jednej rzeczy. Bo to jest ostatnie zdanie, ja tutaj nie chciałbym wchodzić w te wszystkie rzeczy, co się komu należy, za co, jak ma ktoś pracować. Mówmy się tak, że każdy za swoją pracę powinien dostawać swoje wynagrodzenie, prawda? Bo o to chodzi. Jeżeli pan radny uważa, że bycie przewodniczącym jest to funkcja, gdzie poświęcanie tego czasu, jakie poświęcam, jest to rzecz charytatywna, to musi się pan pomylić. Nie, ale musi pan zmienić zdanie, bo ja mam też rodzinę. Ja też muszę mój czas w jakiś sposób rekompensować to, że mam środki do życia mojej rodziny. To jest raz. I ja panu nie wspominam, że pan w wieku, przepraszam, jak się pomylę, 46 lat jest emerytem. Prawda? Można powiedzieć, że na tych wszystkich mundurowych przywilejach można zarobić jeszcze dużo więcej niż na dietach radnych, ale tego nie mówię. Bo uważam, że korzysta pan z czegoś, przeciwko pan czemu się buntuje. Co? Może pan oddać się w emeryturę i powiedzieć, sorry, jestem młody, prężny i chcę pracować, mogę iść do pracy, normalnie pracować, a nie będę brał emerytury, ale pan tego nie zrobił. Pan mówi to o innych. I to jest przykre, bo gdyby pan był w innej sytuacji, to nie byłoby tematu. Ale pan jest w takiej samej sytuacji, gdzie pan pobiera świadczenia za 17 lat służby, 17 lat pracy, to dla niektórych to nawet jest pół metra. A u pana to już koniec. I z całym szacunkiem, nie używajmy tych argumentów, bo one są w pana przypadku
niestety nierzetelne, nieuczciwe. No, dobrze, ale to co muszę teraz powiedzieć, to muszę powiedzieć, po pierwsze, nie musi pan być przewodniczący. Ja dobrze, że 40 lat pracowałem. Nie widzicie ten sam. To jest pierwsza sprawa. Ujcie, im bardzo grubo. Pańscy koledzy z Platformy Obywatelskiej powodują to, że ludzie odchodzą, proszę pana, że ludzie odchodzą właśnie na emeryturę wcześniej. To jest skandal. Pan Klik, który robi wojnę publicznie, że w tym roku chce po tych czasu, w latach służby, czyli ludzie w granicy 40 lat, odeszli, bo nie podobały im się rządy pana Klika i powiedział, że to jest naturalna dotacja, proszę pana. Poczuł się obrażony, ale zupełnie bezpodstawnie, bo pan Dariusz Wójcikowski wypomniał mu, że reprezentuje Platformę, że kandydował do Rady Miasta z Platformy. No ale tak było, no. Ale to jest nieprawda. To powiedział nieprawda? Ale nie, przecież pan kandydował do Rady Miasta. Ale pytam się, czy ja reprezentuję Platformę? No nie prawda. Powiedział prawdę, przepraszam. Tylko, że pan kandydował do Rady Miasta. No ja przyniosę, dobrze. Ja przyniosę do Rady Miasta z listy Platformy Obywatelskiej i to jest prawda. Ja temu nie... A że niektóre osoby... Popierany był ten pan, ale nie dziwione. Z listy. Okay. A że dzisiaj, na dzień dzisiejszy Platforma Obywatelska w mieście zmieniła w ogóle nastawienie w sprawie likwidacji szkół, no to też się okazało. Pani radna Zaręba i będziemy powoli kończyć nasze oświadczenie. Proszę państwa, ja tu chciałam zwrócić uwagę na pewną waszą po prostu niesprawiedliwość. Przypomnijcie sobie, jak ja za takie słowo pospolite, że powiedziałam, że jakaś patologia, jakaś świnia na mnie doniosła, ja to zostałam od razu wpisana do protokołu. Nie, tak, niech się ze mną miłują. Nie zgadzam. A co nie ty? Nie kilka prawda? Nie, no nie wolno. No to... Tak. A tu jak pan Wójcikowski powiedział od razu hura. Znaczy, czyli bądźmy sprawiedliwi, traktujmy każdego radnego sprawiedliwie. To jest nieprawda. Jednakowo to nie znaczy sprawiedliwie. Proszę bardzo, pan Tomasz. Ja mam tylko prośbę, żeby niektórzy radni nauczyli się pracować merytorycznie, bo na tym spotkaniu, czy przewodniczący był z Platformy, z PiS-u, czy PSL, to było najmniej istotne. Najbardziej istotne było to, żeby merytorycznie tą szkołę obronić. A niestety niektórzy radni tego nie potrafili. Także chciałbym, żeby jak radni przychodzą, przygotowali się merytorycznie, a nie kto z kim jest, ile zarabia. Dziękuję bardzo. Radni z PO nie chcieli tego bronić. Do tego spotkania właśnie. Kto tam nawet radnego z PO z Rady Miasta nie popatrygował się ani jeden nie przyszedł, żeby brał trzon. Zaproszyli wszyscy. Dlaczego nie został zaproszony? Kto? Tomek nie dostał. Wszyscy nie to on nie dostał. No nie wiem. Dobrze, ale ja nie dostał, ale nie byłem. Do mnie miał pretensje, że jak nie dostał. A więc tak. Zamykam obrady 28 sesji Rady Dzielnicy 16. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.